Siema, siema, z tej strony Alex Big Bad Dice. Grałem Wiedźmina pierwszego, edycja rozszerzona, dziedzictwo którego wilka, coś się tnie. Czaja mnie prawie kurwica wzięła. Bo strasznie dużo błędów mamy, jakoś zagęszczenie dużo błędów. I nie wiem, na każdym bossie nie mogę znaleźć skręcia, albo nie mogę go atakować i nie wiem, o co tu chodzi tak naprawdę. Skąd się te błędy biorą? Ale może przejdzie zaraz. Myślę, czy to już koniec? Ja nie wiem, cała gra dobrze działała i teraz nagle taki problem zaczął się pojawiać. Zobaczymy, czy się uda. Ślepy zołek jakiś będzie. Może coś fajnego będzie wrzało. Typowa ścieżka z ogniskiem na końcu. Nie wiem, po co rozwijam te znaki, skoro i tak nie działają. To petarda. O! A, bo lepsza baza. Dobra. Bez jaj. Ile mam rosomaków? 2. I wilka też jednego mam, no nie? Albo zużyłem wszystkie wilki. Mikstury przestaną działać, no cóż. No, działają dalej mikstury. Taka pauza. Już ten spac nie dotknąłem. Wzmocnienie na mieczu działa. Przedtem ten przyszedłem, czemu jeszcze są potwory? Dziwne, że tu nic nie ma.
laboratorium. Jesteś straszliwie irytujący. Do tego porąbałeś owoc mojej długiej pracy, mojego Kościeja. Nie mogę się doczekać. Jak to groźnie zabrzmiało. Gdzie się nauczyłeś tych teatralnych sztuczek? Za dużo gadasz, Javed. Czyżby strach cię oblegał? Tym razem wysikałeś się na tornado. Skrzydełka husarii ten rycerz. O, jeszcze smoka brakuje. Twoja kolej, Javed. Dawno nauczyłem się polegać wyłącznie na sobie. Triss Merigold jest właśnie wleczona do laboratoriów. Pozwolę mutantom, żeby zabawili się z nią w nagrodę. Później będą tortury. Mam dla niej zaplanowany specjalny repertuar. Same złote przeboje. I co powiesz, Wiedźminie? Powiem ci. Nie robi to na mnie wrażenia, bo blefujesz. To ty się boisz, Javed. Nasyłasz na mnie morderców, mamisz pięknymi słówkami, grozisz śmiercią. To wszystko... Alarzar! O! Berengar? Już myślałem, że nie zdążę. Przyda się pomoc na dłoni. Jasne. Przyznam, że przez chwilę nie byłem pewien. Przemyślałem. Wróciłeś, tchórzu. Wiesz, jaka kara ci... Twoje groźby już na mnie nie działają. Spotkamy się jeszcze, wilku. Berengar podjął decyzję. Wiedział, gdzie ukrywa się Javed. Wiedział też, że prędzej czy później znajdę czarownika. I wiedział, że samotna walka to samobójstwo. Przywraca. O. Jest jakiś feature zaawansowany? Jeszcze chyba nie dało ratować. Wdepnąłeś w niezłe gówno. Minut. A, jebacz to. A sprawdzimy. Can you save Berengar? Perishes, but his sacrifice was not in vain.
Nie ma różnicy, czy zginie, czy nie. Można z nim na to rozmawiać. No cóż. Zaraz, bo tam jeszcze jakieś wyjście z katakumb było. Zastanawiam się nad nim. Co tam było? No i chuj, nie wyjdę stąd. Trzeba służyć lustra. Javed, słyszysz mnie? Co się tam dzieje? Co z tymi eksperymentami? Pilnie potrzebuję w Wyzimie zmutowanych braci zakonnych. Przyślij mi też więcej tych nieudanych eksperymentów. Na tym etapie planu nie mogę pozwolić na żadne opóźnienia. Odezwij się. Javed nie żyje. Wiedźmin Geralt! Debil. Oczekuj mnie, wielki mistrzu. Wkrótce. Nareszcie. Już... Nie tak łatwo mnie zabić. Co znalazłeś w katakumbach? Coś, co ci się nie spodoba. Wiedźminie? Potrzebuję informacji o wielkim mistrzu. Jest typem człowieka, którego kochają żołnierze. Otacza go aura bohatera. Wiesz coś o jego talentach magicznych? Słabo znam się na magii. Słyszałem, że podniósł żelazną bramę obleganego zamku siłą woli. Nie wiem. Zatem jest potężnym czarownikiem. Na pewno. Poza tym jest bardzo... Przywódca. To dobra wiadomość. Teraz... Wszystko wskazuje na to, że za salamandrą stoi zakon płonącej róży. To niemożliwe. To kłamstwo! Przykro mi, ale mam na to dowody. Zostaliśmy oszukani, Zygfrydzie. Musimy donieść o... Na przystani znajdziesz łódź. Dobrze. O, szybko się zgodził. Nie puszczą mnie teraz. Gdzie jest przystań? Jak tam dotrzeć? Dałem, tak? Wszystkie potwory poznikały. Nie wiem, czemu tak się tnie tutaj. W tej lokacji tak mam, nie wiem czemu. Ach, to nie takie proste, żeby tam się dostać tędy. Czy nie da? Wow. Nice FPS. Ładny widok. Nie mogę medytować przy zgaszonym ognisku. Muszę je najpierw rozpalić. Ja chabas, no. Nie. Sobie porobiłem.
to ten stataczek, co z drugiej strony widzieliśmy. Wiedźmi... Czy u... Tak. Zatem... Panie, zwycięstwo! Ponieśliśmy ogromne straty, ale odbiliśmy dzielnicę handlową. Doskonale. Dewet przysłał wieści? Nie żyje. Zarąbał go wiedźmin, ten bezbożny rzeźnik. Zawsze był bezużyteczny. Czy wynajęci krzykacze uświadomili lud, że Adda znów jest strzygą? Tak, ale wiedźmin odnalazł strzygę. Geralt z Rivii. Tylko on może mi przeszkodzić. Wypuśćcie więcej eksperymentów i oddajcie elfom mniej znaczącą przecznicę. Musimy podsycać chaos w mieście. Mój panie protestuje! Jako reprezentant szlachty... Bez dyskusji. Rozdajcie ludziom więcej żywności i rozgłoście, że w zamku zakonu płonącej róży schronienie może znaleźć każdy bogobojny człowiek. Adalbert, dziękuję za wierną usługę. Zabierzcie go. Dzisiaj zaczyna się nowa epoka. Era nadludzi. Nikt mnie przeszkodzi. Nikt. Mianuję cię moim nowym adiutantem. Wiesz, co masz robić. Zabić. Więc idź. No cóż. Zabić. Geralt trafił... Jaskier, cieszę się, że żyjesz, ale nie mam teraz czasu. Muszę zakończyć... Uważasz, że są ważniejsze niż brzemienny w skutki sojusz między Temerią a Redanią? Nie dramatyzuj, powiedz... Tak przy Zygfrydzie? Zakon chyba... W porządku, ta część zakonu jest zna... Wielki mistrz sprzeniewierzył się przysiędze, ale to nie... Znakomita wiadomość dla Foltesta. Rozmowy z Radowidem idą dobrze, więc... My? Póki siedzę w zimie, jestem temerskim patriotą. Porozmawiajmy z królem. Musi poznać prawdę, zanim pochopnie oceni cały... Witaj, Wiedźminie. Królu. Musimy omówić kilka spraw. Oczywiście. Skończ się zastanawiać, smarkaczu. Trzeba ugasić ten bordel. Dostaniesz rękę królewnej, jak znam życie pół królestwa, gdy tylko wyciągnę kopyta. De Aldersberga i tak zabije wiedźmin. Co takiego? Spokojnie. Zapłacimy, ile zażądasz. Jestem wiedźminem, niepłatnym mord... Dobra. 10 000. Nie przesadzasz, aby... Daj spokój, Foltest. Królestwo jest warte znacznie więcej. Szczeniak ma rację. Ech, trudno. Dostaniesz 8 000. Rozumiesz? Podatek dochodowy. Stoi. Zatem wszystko ustalone. Radowidzie, twoje wojska spacyfikują zakon w Redanii oraz na północnych rubieżach moich... Moje wojska ruszą z bratnią pomocą. Nie chcę żadnej kurewskiej bratniej pomocy. Jakoś to sformułowanie źle mi się kojarzy. Macie rozbić... Spokojnie, Foltest. Moje dzieci będą rządzić tym krajem. Nie zamierzam go niszczyć. Wasze miłości wybaczą, ale... Jeszcze chwila, wiedźmin. Słucham. Porozmawiajmy o polityce i nie waż się tłumaczyć neutralnością. Sądząc po towarzystwie, w jakim się tu zjawiłeś, siedzisz w tym gównie po uszy. Życzenie króla jest dla mnie rozkazem. Chłopków z ulicy zakon bije się z moim wojskiem, ale nie daj się zwieść. To starcie między wielkim mistrzem a mną. Ten ambitny oszołom. Kierował wszystkimi poczynaniami Salamandry i celowo sprowokował powstanie. Co ty mówisz?
Pomyślałem, że króla to interesuje. Zainteresowało cholernie. Tym bardziej wrogiem jest on. On sam. Rozumiesz? Rozumiem. Zakon sam w sobie nie jest wrogiem królestwa, tylko jego mistrz. Zakon wierny królowi, pod wodzą kogoś sensownego, będzie przyjacielem. Słyszysz, Zygfrydzie? Słyszę i rozumiem. Zrobię wszystko, żeby uratować zakon, mój królu. Wiedziałem, że daleko zajdziesz. Po oficjalnej uroczystości inwestytury zapraszam do zamku. Mamy wiele do obgadania, mistrzu. Dzielicie skórę na nieubitym niedźwiedziu. Jakub de Aldelsberg wciąż żyje i ma się dobrze. Tak? Jak się czuje Adda? Znacznie lepiej niż jako strzyga, to na pewno. Ale jeszcze długo będzie dochodziła do siebie. Cieszę się, że Adda żyje i ma się dobrze. Czy król mógłby zadbać o to, żeby przyjaciele Wiedźmina czuli się tak samo? Tak. Król może to Wiedźminowi obiecać. Wiedzieć, kto za tym stał. To Devet doprowadził do przemiany królewny. Jak to? Działał na polecenie Salamandry. A to skurwysyn. Chciałbym go dostać w swoje ręce. Jego mocodawcy liczyli na to, że zmiana królewny wstrzygnie swoją pozycję. A Devet poniósł już zasłużoną karę. Cieszy mnie to. A teraz idź już. Niełatwo się przedzierać przez płonącą wyzimę. Ludzie widzą w nas tylko zabójców potworów. Słusznie. Nie wiedzą, że największą satysfakcję daje nam zdjęcie klątwy, odczynienie uroku. Miecz to ostateczność. Póki istniała szansa ocalenia królewny, musiałem spróbować. Było warto. Wiedźmin patriota. Rządzę krajem. Po powrocie urządzę wielkie polowanie. Nie czas na rozmowy. Trzeba działać. Królewska musimy służba. Się śpieszyć. Temeria to jest. Rzekł wtedy mężny Foltest. Co ty pieprzysz, Jaskier? Spisuję na bieżąco wieko... Foltest powiedział, skończ się zastanawiać, smarkaczu. Trzeba ugasić ten bordel. Oj, Geralt. Za grosz w tobie wyczucia poety. Nigdy się nie zmienisz, co? Pióro jest silniejsze od miecza. Ty też się nie zmieniasz. Znowu biegniesz... Przynajmniej tyle dobrego. Już to zrobiłem, przecież wcześniej używałem. Wszędzie toczą się walki. Obawiam się, że poznamy zastępy Wielkiego Mistrza lepiej, niż byśmy chcieli. Nie wiem, czy zdołam podnieść miecz na... Możesz nie mieć wyboru. Oni chcą zabić tych ludzi. Miecz zapłonął! Też byś tak skończył, Zygfrydzie. A to skurwysyny. Geralt, ja go znałem. Miesiąc temu był jeszcze normalnym człowiekiem. Ale jak widać, ty lepiej władasz mieczem. Mam przeczucie, że możemy... To projekt braci większych. Nie dopuszczali mnie do niego. Na honor. Ale nie ma lutu. Chodźcie do... Masz rację.
wiewiórki i za... No tak, wpadliście między... Miałam syn białowłosy. Twoje przeznaczenie... Jak ci się... Nie narzekam. Na wojnie można nieźle zarobić. To czemu tutaj się... Czemu? Nie wi... Rozumiem. W dodatku wszyscy mają głowy pełne przepowiedni. Przykro mi, ale... O! Ledźmi! Widzę, że wojna... Nie muszę już ukrywać się na cmentarzu. A mieszkańcy tego domu nie... Trochę się mnie boją. Muszę już i... Mała Smarkula przychodzi. O, zaraz będzie Zoiger. O. Musimy się śpieszyć. To zejdź z Bruksy. Nie stój na niej. Wynoście się stąd! W piwnicy były... I tak zginę! Opanuj się. Ja nie mam zamiaru nigdzie iść. Dzięki. Dwan, spójrz mi w oczy. Zobaczysz swoją śmierć. Widzę zaślepionego fanatyka. Milcz, zdrajco. Sprowadziłeś śmierć. Niech Shaniwin. Pustymi sloganami możesz mieszać w głowach młodym elfom. Ale na mnie nie robią wrażenia. Pomyliłem się co do ciebie. Nie warto z tobą rozmawiać, jesteś w... Odciąłbym ci jaja, gdybyś je miał. Czy Yevin miał coś przy sobie? Chyba nic nie miał. Ceremonialny miecz miał, ranny rycerz. Nie daliśmy... Jak dotrzeć do klasztoru, nie przedzierając się przez miasto? Inna droga, przez kanał... Damy sobie... Nie dacie... Oczywiście, kurwa. Geralt, tam na dole naprawdę siedzi Coigl. Mam nadzieję, że nie zna... Słyszałem o jednym Coiglu, a z tego co wiem, do rozmnażania trzeba dwóch. Coigl jest obojnakiem. Nie potrzebuje pani Coiglowej, żeby robić... To ohydne, przeciwne... Potrzebuje pani Coiglowej. Gdzie jest Zoig? Przecież masz ten... Nie masz, czyli tak? No, mam miksturki, wróciły. Dekot. Wcześniej tu znikały. Teraz zresztą makoś wypiłem, tak? Wulka. O, musi przestać animacja trwać. Weźmy tą wilkę, bo coś czuję, będzie zatruwać. No i lecimy.
czy że będę klnąć zaraz. Zatakać tych macek. Ale paskuda. Niech zaćwierczy stal! Jak widzicie, atakuje. Nie ma obrażeń, mi zadaje bardzo. Nie wiem, czy to przez to, że wilgę wypiłem. A poszło. Może być ostatnio mam, że mi sturki porobić, ale mam ich tak dużo, że chyba nie potrzebuję. O, nawet składniki są. Może jeszcze będzie okazja. Ejko. Wiem, że nie jesteś wierzący, ale chciałem cię prosić, byś pomodlił się przed konfrontacją z Jakubem de Aldersberg. Czy moja niewiara nie czyni tej modlitwy bezsensowną? Wiara różni się od niewiary tym, że czasami czyni cuda. Niewiara nie może nic. Dobrze, pomodlę się. Nie mogę uwierzyć, że Jakub... Wieczny ogień! Myślałem, że Carmen tu będzie pomagać. Będziemy się lać. Thank you.
A, i wszystko się okaże, że ten, dużo ludzi i tak dalej. Uchodźców, no nie? Leż spokojnie. Znowu przed ostatnią chwalebną bitwą jestem ranny w nogę i nie mogę chodzić. Kurwa! Nie ruszaj się. Wojska Foltesta zaraz tu będą. Nie po zakonnemu mówi. Braci, którzy pozostali wierni ideałom zakonu. Dobre. Stać! Przejścia nie ma! Muszę z nim pomówić. To sprawa wagi... Wynoś się stąd! Wybaczcie, chłopcy, ale nie... Śmierć! Jestem gotowy. Nic mi nie grozi. No tak się na postać, że nawet na tym poziomie trudności... Gram to nie ma już wrogowie ze mną szans żadnych. Mam pełną mikstur. No, mówiłem. Spójrz, Geralt, na tych wszystkich ludzi. Ucztują przy moim stole, grzeją się przy moim ogniu. Są tacy szczęśliwi, z dala od wojennej zawieruchy. Popełniasz błąd, jeśli sądzisz, że na widok kobiet i dzieci zostawię cię w spokoju. Wiedźminie, nie mam zamiaru cię zwodzić. Nadchodzi białe zimno. Katastrofa, która pogrzebie świat pod śniegiem i lodem. Każdej nocy w proroczym śnie widzę lodowe pustkowia i śmierć starych cywilizacji. Znam przepowiednie i tliny. Kataklizm wydaje się nieunikniony. Królowie wolą wikłać się w lokalne wojenki, dbają jedynie o rozszerzenie wpływów. Elfy już dawno przeistoczyły się w terrorystów walczących o przegraną sprawę. Świat potrzebuje zbawcy. Męża opatrznościowego. Kogoś... To roznieci w sercach ogień. Zaraz pęknę ze śmiechu. Ty zbawcą świata? Chodź za mną. Chcę ci coś pokazać. Człowiek jest słaby, pełen skrupułów i wątpliwości. Stworzę nowego, doskonałego człowieka. Zahartuję go w wiecznym ogniu. To wszystko? Bo jeśli tak... Wątpisz? Nie winię cię, też miałem momenty zwątpienia. Teraz widzę jasno i wyraźnie. Moja wizja jest silna. Epilog. Rozejrzyj się. Tu spadną łuski z twoich oczu i zrozumiesz.
Spodziewałem się czegoś innego niż kuglarskich sztuczek. Myślisz, że to iluzja? Gdzie jesteśmy? Musisz to sam zobaczyć.